ruszaj z nami z Kościc, ruszaj tam na Mazurski rejs. W tym roku postanowiliśmy uczcić nasze polskie Mazury. Zabraliśmy całą publiczność na rejs po jeziorach. Tak od 3 dni żeglujemy po różnych akwenach na terenie całej Polski. Tutaj naprawdę występują żeglarze, którzy śpiewają o swoich przeżyciach i osoby, które słuchają tych piosenek, też te przeżycia często mają za sobą. A cały festiwal oczywiście oprócz strony muzycznej jest jednym takim wielkim spotkaniem śpiewających, przyjaciół. To, co ja tu słyszę zawsze w kuluarach, ojej, znowu cię dobrze życie widzę, prawda? To jest najczęściej spotykane chyba powiedzenie i powitanie w czasie festiwalu. Tutaj jak zwykle działo się wszystko, co ważne, co istotne, co najnowsze, ale też co najbardziej sięga do tradycji w ruchu szantowym w Polsce, ale nie tylko w Polsce, bo festiwal jest międzynarodowy nie tylko z nazwy, ale również z powodu obecności gości zagranicznych również na naszych scenach. Mamy też koncerty dla dzieci, mamy też koncerty szanty klasyczne i jazz na przykład, mamy szantę jazzową i blues dla wielbicieli takiej muzyki, ale też i ballady i nieco mocniejszych brzmień, także można powiedzieć, że to jest taki festiwal, gdzie jednoczy fanów, który jednoczy fanów wszystkich gatunków muzycznych, ale też jednoczy pokolenia. I to jest chyba najważniejsze, że tutaj od takich najmniejszych dzieciaków jeszcze w wózkach albo jeszcze w opakowaniu, po ich rodziców, ich dziadków. W tym roku mamy łatwo, bo w przyszłym roku mamy jubileusz 40 lat. To jest dopiero zobowiązanie. Także płyńcie z nami.